Siemano wszystkim z tej strony niekto inne jak kod Down, i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o nowej aktualizacji. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie omówimy sobie temat nadchodzącej aktualizacji 20 która będzie przedostatnią wielką aktualizacją w obecnym sezonie pierwszym i która wprowadzi mega dużo bardzo ciekawych zmian. I to właśnie dzisiaj w głównej mierze przedstawię wam wszystkie zmiany i nowości, które pojawią się po jej wprowadzeniu do gry. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też, że z dzwoneczkiem to nie przegapicie. Kolejnych tak kozackich filmów, liveów i shortów na tym kanale. No i strzelcie tę mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie na no my. Przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 faudolców. I proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przypadnie. I spokojnie, bo to nie koniec konkursów na tym oto kanale. Dzięki temu, że wspiera mnie coraz to większa liczba osób z kodem MigaO2, mogę Wam ponownie rozdać 300 faudolców. A żeby je wygrać, trzeba zostawić apaczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale. Kod MiGAO 2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry. A wyniki konkursu będą na filmie jutro o 16.35. No a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, już dokładnie w nadchodzący wtorek, 31 stycznia, czyli jutro, do gry Fortnite w końcu zostanie wprowadzona kolejna wielka aktualizacja o numerach 20.30, która wprowadzi ogrom mega ciekawych zmian, no i oczywiście nowości. My, gracze, co ciekawe, znamy już większej zmian, jakie zostaną wprowadzone zaraz po jej wprowadzeniu do gry, i dzisiaj głównie zajmiemy się tym tematem. Lecz zanim do niego przejdziemy, wypadałoby powiedzieć, o której trafi ta aktualizacja. Aktualizacja do gry i ile będzie ona ogólnie ważyła. Ze wstępnych informacji, jakie obecnie mamy, aktualizacja będzie jutro o godzinie 10 rano. A co do ilości zawartości, jaką gracze będą musieli pobrać, to jak zawsze jest zależna od ilości zmian, które pojawią się w grze, lecz stawiam, że będzie to w okolicy od 2 do maksymalnie 5 GB. Jest to taka standardowa zawartość, jak na aktualizację w trakcie trwania sezonu, i tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że w tej aktualizacji niestety, ale nie zostanie jeszcze wprowadzony długo wyczekiwany przez wszystkich graczy Tryb Kreatywny 2.0. Mówię tutaj o tym, ponieważ to właśnie. Właśnie w tej aktualizacji miał zostać on dodany, lecz plany się zmieniły i informacje te podał ten sam dyrektor, co tą informację o końcu stycznia i poinformował nas, że są teraz zaplanowany na miesiąc marzec. Co też ciekawe, to właśnie w marcu do gry zostanie wprowadzony nowy sezon drugi, więc może to wszystko jakoś zostanie ze sobą połączone i Fortnite będzie chciał wydać kreatywny 2.0 wraz ze startem nowego sezonu drugiego, tego nie wiemy i prędko się raczej nie dowiemy. No i teraz jednak wypadałoby już przejść do tych najciekawszych zmian i nowości, które pojawią się po tej aktualizacji 20.30 i pierwsza zmiana, jaką omówimy sobie w tym filmie. W filmie będzie zmianą w temacie bramy szczeliny, która cały czas jest oczywiście budowana. Po poprzedniej dużej aktualizacji została zbudowana cała jej podstawa oraz dwie pierwsze części, a zaraz tydzień później, po aktualizacji zawartości, został zbudowany taki ala dźwig, który unosi teraz jeden z dwóch brakujących fragmentów, tej oto bramy szczeliny. Po nadchodzącej aktualizacji w grze Fortnite pojawi się prawdopodobnie cała gotowa brama szczeliny, która będzie wyglądała mniej więcej tak samo jak na tym zdjęciu tutaj, i jest to pierwsza opcja, która może się sprawdzić, ale oczywiście jest jeszcze druga opcja. Jak sami dobrze wiecie, cała budowa Bramy szczeliny ma tak jakby zapoczątkować całą część fabuły sezonu pierwszego i nie wydaje mi się, aby została ona zbudowana już po tej aktualizacji, ponieważ w tym obecnym nam sezonie nie będzie eventu na żywo. Dlatego też bardziej prawdopodobna jest opcja, że po tej aktualizacji ten obecnie wiszący fragment na dźwigu zostanie podłączony do bramy szczeliny, a dopiero w ostatniej aktualizacji 20.40 zostanie ona cała zbudowana, lecz tego na teraz jeszcze nie wiemy. Tak czy inaczej, na pewno pojawią się jakieś pojedyncze zmiany na tej jednej wieży z Cytadeli, które będą bardzo kluczowe dla fabuły obecnego nam sezonu pierwszego, jak i Ogólnie fabuły rozdziału czwartego i po tej aktualizacji na pewno poznamy więcej szczegółów na jej temat poprzez oczywiście nowe zadania. Jak sami dobrze wiecie, wraz z tą aktualizacją poza zmianami fabularnymi na wyspie, gracze dostaną od twórców gry kolejny tydzień zadań fabularnych, czyli zadania zaprzysiężeni, które wyjaśnią nam kolejne szczegóły na temat bramy szczeliny, całej siódemki, zaprzysiężonych, no i ogólnie całej tej reszty. Tak więc, jeżeli interesuje Was temat zmian fabularnych po tej aktualizacji, to już mogę wam powiedzieć, że wszystkie szczegóły na jej temat pojawią się na filmie w środę o godzinie 16.35 i tam przeanalizuję sobie wszystkie te informacje w temacie fabuły rozdziału czwartego. Teraz jednak wypadałoby przejść do kolejnych zmian, jakie pojawią się po nadchodzącej aktualizacji, i jedną z nich są oczywiście kolejne darmowe nagrody dla graczy. I wiemy to, ponieważ Fortnite w każdej ostatniej aktualizacji dawał nam jakieś kolejne darmowe nagrody. Do tej pory od startu tego sezonu nie było aktualizacji, w której nie pojawiały się jakieś małe wydarzenia z darmowymi nagrodami, które dawało nam coś mega ciekawego. I po tej aktualizacji na pewno też będzie coś ciekawego, ale tego jeszcze teraz nie wiemy. Jedną z takich nagrod, która będzie do odebrania. Dla graczy to ostatni styl do skina z karnetu bojowego, czyli zadania środka sezonu i podkreślamy, nie jest to darmowy skin, tylko styl dla skina, bo widziałem, że niektóre osoby twierdzą, że jest to po prostu normalny darmowy skin. Kolejną drugą darmową nagrodą, jaka pojawi się po tej aktualizacji, to darmowy skin Geralta z Rivii, który jest za darmo tylko dla posiadaczy karnetu bojowego i pierwsza jego część będzie dostępna niebawem, a druga po nadchodzącej ostatniej aktualizacji. Ostatnimi nagrodami, które pojawią się w grze po tej aktualizacji, to nic innego jak te nagrody, które nie zostały dodane od poprzedniej aktualizacji i głównie Mowa tutaj o nagrodach na kreatywnym, które są po lewo i nagrodach za turniej FNCS. No i teoretycznie możemy spodziewać się jeszcze informacji na temat walentynek, więc może pojawią się jakieś walentynkowe nagrody, ponieważ kolejna aktualizacja wypada na 14 lutego, czyli właśnie na walentynki i twórcy zawsze dają coś nam po prostu wcześniej. Jak już mówimy tutaj o walentynkach, to w plikach gry po tej aktualizacji mogą pojawić się jakieś specjalne dodatki na to wydarzenie w grze, czyli jakieś małe zmiany na wyspie, nowe wydarzenia, nagrody, skiny i kilka innych bardzo ciekawych zmian. Temat ten omówimy sobie. Dopiero po wprowadzeniu tej aktualizacji, bo nie wiadomo kiedy Fortnite rozpocznie całe te wydarzenie i czy będzie to właśnie po tej aktualizacji 23.30, czy może jednak po następnej 23.40, a teraz wypadałoby przejść do kolejnych zmian i nowości, które mogą pojawić się właśnie w grze w Fortnite. Głównie omówię wam tutaj rzeczy, nad którymi Fortnite pracował w ostatnich miesiącach i mogą trafić do gry i pierwsza ze zmianek może zawitać w końcu po tej aktualizacji. To nic innego jak długo wyczekiwany przez chyba wszystkich graczy perspektywa pierwszoosobowa. Twórcy gry Fortnite testują już od poprzedniego rozdziału 3, chyba w sezonie 3 lub nawet w sezonie 2, czyli prawie rok temu pojawiły się pierwsze informacje, a nadal nie trafiła ona do gry i gracze z niecierpliwością czekają na kolejne nowe informacje w całym jej temacie. Miała się ona pojawić wraz ze startem rozdziału 4, lecz Fortnite nadal jej nie wprowadził i albo wprowadzi ją po jakiejś kolejnej dużej aktualizacji, albo wraz ze startem jakiegoś nowego sezonu, ponieważ zmiana ta będzie naprawdę mega i to mega wielka. Na pewno jednak w grze po tej aktualizacji pojawią się kolejne nowe rozszerzenia rzeczywistości, tak jak to było po ostatniej aktualizacji, i teraz w tle macie listę wszystkich rozszerzeń, nad którymi pracowali do tej pory wszyscy twórcy gry w Fortnite. Są tutaj oczywiście rozszerzenia, które są w grze, lecz są tutaj też rozszerzenia, których jeszcze nie ma, a powiem wam, że są one coraz to lepsze i z niecierpliwością czekam aż Fortnite wprowadzi jakieś nowe, bo mega urozmaicają one rozgrywkę właśnie w Fortnite. Poza tym wszystkim, jednak, do gry może w końcu zostanie dodana jakaś nowa mechanika przemieszczania się po wyspie, ponieważ ostatnio Hypek w swoim poście na Twitterze dał znać o nowych mechanikach przemieszczania, które możecie zobaczyć teraz w tle, i są to mechaniki, nad którymi pracowali twórcy gry w Fortnite. Jest tam m.in. bieganie po ścianie lub podwójny skok i miejmy nadzieję, że po tej aktualizacji w końcu wróci do gry przeskakiwania sprintem przez przeszkody, bo Fortnite dodał to dwa razy w tym rozdziale czwartym sezonu pierwszego i za każdym razem miało to błędy i było wycofywane z gry. Jak już mówimy tutaj o błędach, to po tym update'cie pojawi się również aktualizacja błędów i w grze nie będzie już żadnych starych błędów, lecz na pewno w grze pojawią się jakieś nowe, które gracze oraz twórcy poznają dopiero po jej wprowadzeniu do Fortnite'a. Miejmy jednak nadzieję, że teraz przynajmniej nie będzie problemu. Z dołączeniem do gry, tak jak było to podczas poprzedniej aktualizacji 20.20, i gracze czekali chyba dodatkowe 2,5 godziny na wystartowanie serwerów, i przez ten cały czas gra oczywiście nie działała. No i ostatnie z rzeczy, jakie pojawią się po tej aktualizacji jutro, to kolejna partia nowych przedmiotów kosmetycznych, które trafią do sklepu z przedmiotami w przeciągu dwóch tygodni od dodania aktualizacji, i wszystkie z nich poznamy, gdy zostanie ona dodana, właśnie do tej oto gry. No i na sam koniec pamiętajcie, że już jutro o godzinie 16.35 pojawi się odcinek z darmowymi nagrodami, które są do zdobycia po najnowszej aktualizacji. Aktualizacji, a w środę o godzinie 16:35 pojawi się drugi odcinek z aktualizacji, w którym omówimy sobie dokładnie całą fabułę i małe zmiany, które pojawiły się w całym tym temacie. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców. Tego tak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live i szorców, a jeden live będzie dzisiaj o 20:00. No i nie zapomnijcie wpisać 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym. Materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o zmianach i nowościach, które pojawią się w grze po nadchodzącej aktualizacji i która z tych wszystkich zmian jest według Was najciekawsza i na którą czekacie najbardziej. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!